na zawsze zniknął smutek mój żal. Przyjaciele, dzień dobry przede wszystkim. Mam na imię Agata Cerońska i wraz z moimi przyjaciółmi chcieliśmy dzisiaj z wami tutaj troszkę jakiś czas pobyć, żeby opowiedzieć wam o żywym Jezusie Chrystusie. Nie jesteśmy z żadnej frakcji politycznej, nie jesteśmy ani od Putina, ani od Zełenskiego. Jesteśmy od Jezusa Chrystusa, jesteśmy ludźmi, którzy poznali osobiście Jezusa Chrystusa i chcieliśmy w prosty sposób podzielić się dzisiaj z wami słowami Ewangelii. Ale zanim opowiem wam o sobie troszkę, w jaki sposób ja spotkałam Jezusa, to chcemy wam zaśpiewać piękną piosenkę, która lata temu na warszawskich ulicach była również grana. Uwielbiam te zakazane piosenki wtedy, kiedy tak naprawdę był czas wojny, to były zakazane piosenki. A czemu ludzie chcieli słuchać piosenki? Ponieważ jak jest ogólnie trudno, jak jest smutek, to nie potrzebujemy słuchać jeszcze smutnych informacji, tylko potrzebujemy wtedy pić wino i słuchać dobrej muzyki, tak? Mesjaszem Jezus był, w krąg znały go ulice, w zaułkach ciemnych, tam gdzie podłe życie wrę. Przyprowadzili do niego ulicznicę, co gdzieś na rogu sprzedawała ciało swe. Chcieliby on dał prawo na kamienie, aby ją bić, katować aż do krwi. Lecz on by grzechy posłał w zapomnienie, powiedział idź i świętym życiem żyj. Jezus, o Tobie marzę wśród bezsennych nocy. Jezus, ja bez Ciebie nie potrafię żyć. W moim duchu wciąż patrzę w Twoje oczy. Największą chwałą moją Jezusu Tobie być. Jezus, Twa siła diabła do ziemi przygina. Jezus, na zawsze zniknął smutek mój żal, bo przebaczona jest mi każda wina. Zwycięsko płynę mimo wzburzonych fal. Gdy okazało się, że ludzkość go zdradziła, diabeł roześmiał się okrutnym ha ha ha. A rzymska dłoń do krzyża go przybiła. Leje się krew, a serca buluka. Lecz od po trzech dniach obiegła wieś Judę, że Jezus ten opuścił w ciele grób. Wspominam to i serce me się śmieje. Dziś żyję z Nim u świętych Jego stóp. Jezus, o Tobie marzę wśród bezsennych nocy. Jezus, ja bez Ciebie nie potrafię żyć. Wciąż patrzę w Twoje oczy. Największą chwałą moją jest przy Tobie być. Jezus, Jezus, Twa siła diabła do ziemi przygina. Jezus, na zawsze zniknął smutek mój żal, bo przebaczona jest mi każda wina. Zwycięsko płynę mimo wzburzonych fal. Jezus, Jezus, o Tobie marzę wśród bezsennych nocy. Jezus, ja bez Ciebie nie potrafię żyć. W moim duchu wciąż patrzę w Twoje oczy. Jezus, 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 Twa siła diabła do ziemi przygina. Jezus, na zawsze zniknął smutek mój żal, bo przebaczona jest mi każda wina. Zwycięsko płynął mimo wzburzonych fal. Jezus, Jezus, o Tobie marzę wśród bezsennych nocy. Jezus, ja bez Ciebie nie potrafię żyć. W moim duchu wciąż patrzę w Twoje oczy. Największą chwałą moją jest przy Tobie być.
Jezus, Jezus. Twa siła diabła do ziemi przygina. Jezus, na zawsze zniknął smutek mój żal. Przebaczona jest mi każda wina. Zwycięstwo płynę mimo wzburzonych fal. Kochani, przedstawię się jeszcze raz. Mam na imię Agata Ceroński i 18 lat temu miałam ten przywilej narodzenia się na nowo z Bożego Ducha. Osobiście spotkałam Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Za chwilkę wam powiem, w jakich to tak naprawdę odbyło się okolicznościach. Kiedy miałam niespełna 16 lat, postanowiłam, że zwiążę moje życie z człowiekiem, który był w zorganizowanej grupie przestępczej. Czemu to zrobiłam? Zrobiłam to z prostej przyczyny, ponieważ nie czułam się bezpiecznie. Nie czułam się bezpiecznie z uwagi na różne rzeczy. Mój tata nie był jakimś tam silnym człowiekiem, mama również, więc czułam się niebezpiecznie, bałam się o swoje życie, więc postanowiłam, że kiedy zwiążę swoje życie z człowiekiem, który ma respekt, którego wszyscy słuchają, to na tamten czas wydawało mi się, że będę bezpieczna. I wiecie, absolutnie byłam w ogromnym błędzie, ale przez wiele, wiele lat również z tego nie zdawałam sobie żadnej sprawy. Dzisiaj jako człowiek w pełni świadomy wiem, że podjęłam takie decyzje, ponieważ byłam osobą bardzo lękliwą. Ja tak naprawdę bardzo się bałam o swoje życie. I wiecie, moje życie w związku z tym człowiekiem, który był w zorganizowanej grupie przestępczej, nie wyglądało dobrze. Wyglądało bardzo źle. Moje oczy przyglądały się na różnego rodzaju przestępstwa, ale wiecie, nie jakieś takie drobne, tylko tak naprawdę grube rzeczy. Typu handel narkotykami, uzależnianie młodych ludzi od narkotyków, przestępstwa gospodarcze, wyłudzanie pieniędzy, pobieranie dużych kredytów na przykład z banku i niespłacanie tego. Generalnie osoba, z którą żyłam, parała się przestępczością, więc moje oczy oglądały różne dziwne rzeczy. I wiecie, mi tak naprawdę było źle, ale byłam tak głęboko w tym wszystkim utopiona. Mieliśmy kasę jak najbardziej. I wiele ludzi zadawało mi takie pytania, ale dlaczego tak naprawdę jest ci źle? Macie pieniądze, na wszystko was stać, możecie wyjeżdżać sobie na różnego rodzaju wakacje, masz dobre ciuchy, nie musisz prać Adidasów, możesz brudzić i je wywalać i tak dalej. Natomiast mi było źle, ponieważ ja wiedziałam głęboko w sobie, że moje życie jest jeszcze bardziej uwikłane w bagno. Czym więcej posiadaliśmy pieniędzy, czym większy wpływ miał facet, z którym żyłam, tym większy lęk tak naprawdę nastawał na nasze życie. I wiesz, ja nie mówię do ciebie o takim lęku, że na przykład, nie wiem, boisz się klasówki, boisz się swojego pracodawcy, boisz się przeciwstawić w ogóle swojej żonie lub mężowi, boisz się mamy, boisz się taty, boisz się dziadka, boisz się psa, boisz się takich rzeczy. Na moje życie nastawał zupełnie inny lęk. Na moje życie nastawały lęki w takim stylu, że chciano mnie kiedyś porwać, mnie i mojego syna. Był wydany wyrok śmierci na faceta, z którym żyłam, więc ja parałam się z takimi lękami, czyli z lękami tak naprawdę, powiedzmy, większej ligi. I wiecie, żyłam tak sobie z tym człowiekiem i nikt nie mógł mi pomóc. Była kiedyś taka kobieta, która w historii Polski uciekła z więzienia z Mokotowa. I ona kiedyś do mnie powiedziała tak: posłuchaj, mogę pomóc ci uciec. Natomiast plan, który ona przedstawiła, plan ucieczki dla mnie i dla mojego syna, który przedstawiła mi ona, był dla mnie tak słaby, że mówię, wiesz co, to jest za słabe. Mówię, w ogóle zostanę znaleziona i tak naprawdę nie będzie ze mną dobrze. I wiecie, ja naprawdę nie miałam zwrócić się do kogo o pomoc. Miasto, w którym mieszkaliśmy, było skorumpowane, policja była skorumpowana, więc ja tak naprawdę absolutnie nie miałam się do kogo zwrócić po pomoc. I oczywiście możesz mi dawać wiarę, możesz mi nie dawać wiary. Opowiadam ci własną historię. Nie opowiadam ci czegoś, co przeczytałam w internecie, tylko opowiadam ci historię mojego życia. I wiesz, kiedyś, kiedy byłam już tak bardzo, bardzo dociśnięta, w moim wnętrzu było mi naprawdę bardzo źle.
Wiedziałam, że nikt nie może mi pomóc. Moje życie jest utopione w strasznych rzeczach. Zawołałam do tego Boga, o którym wcześniej śpiewałam i o którym zaraz dalej będę opowiadała. Zawołałam tak: jeśli jesteś żywy, to zabij człowieka, z którym żyję, albo go zmień. I wiecie, w tamtym czasie wydarzyło się coś takiego, że facet, z którym żyłam, został aresztowany na krótki wyrok, tak zwane 10 miesięcy. I wiecie, dla mnie to było o tyle dziwne, że umiał sobie z powodu tego, że miał dużo możliwości, znajomości, umiał odraczać różne wyroki, a tym razem nie umiał i nie odroczył. I trafił na 10 miesięcy do więzienia. Ja się bardzo cieszyłam i bardzo odpoczywałam. W ogóle byłam wdzięczna tak naprawdę sobie, bo wtedy jeszcze nie rozumiałam, że ten Bóg, do którego ja zawołałam, on tak naprawdę mi odpowiedział. Ale 10 miesięcy bardzo szybko minęło, ale jeszcze wcześniej, zanim minęło te 10 miesięcy, to w przeciągu 3 miesięcy człowiek, z którym właśnie żyłam, który był w tej zorganizowanej grupie przestępczej, ma na imię Artur, napisał do mnie list i napisał do mnie takie słowa, że poznał Jezusa, że Jezus mu przebaczył grzechy i że on mnie również prosi o przebaczenie. I wiecie, w ogóle nie wywarło to na mnie żadnego wpływu, dlatego że ja wielokrotnie odwiedzałam go w więzieniach, wielokrotnie słyszałam od niego różne definicje na temat tego, jak to on się już teraz zmieni i tak dalej, i tak dalej. Więc w ogóle nie dałam żadnej wiary w to, że zmienił się. Pomyślałam nawet sobie wtedy tak, mówię, kurczę, obawiam się jednej rzeczy. Tak naprawdę popalił wszystkie mosty, ale jeszcze nie dotknął jednego tak zwanego tematu. Mówię, na pewno teraz dotknie temat Boga, stanie się księdzem i będzie wyłudzał pieniądze. To była taka pierwsza moja myśl. Będę teraz żyła z księdzem, a ja będę katechetka. I kiedy wrócił do domu po 10 miesiącach, to wiecie, wrócił do domu nowy człowiek, niezresocjalizowany, a jeszcze raz zaznaczam, takich powrotów widziałam dużo. Za każdym razem coś mi obiecywał, ale ten powrót był inny. To już nie był ten sam powrót. Wrócił do domu nowy człowiek i o takim człowieku mówi Biblia, czyli Pismo Święte. O człowieku, który się na nowo narodził i dostał nowe serce. I wiecie, on mówił do mnie różne rzeczy, że jest zmieniony, że jest nowym człowiekiem i tak dalej. Ja nie tak bardzo przysłuchiwałam się słowom, które mówił, ale dużą wagę przywiązywałam do tego, jak żyje. Patrzyłam tak naprawdę na jego decyzję, na to, jak będzie dalej decydował. Czy tylko z tym Bogiem na ustach, czy tak naprawdę, naprawdę. I wiecie, przyjeżdżali do niego różni jego koledzy po fachu, czyli różni bandyci, proponowali szybkie biznesy, proponowali zarobienie szybko pieniędzy, ale Artur odpowiadał im prostymi słowami. Spotkałem Jezusa. Narodziłem się na nowo z Bożego Ducha. Nie chcę mieć z wami nic wspólnego. I wiecie, to było dla mnie coś wyjątkowego. Te rzeczy poruszały mnie. Ja zaczęłam powoli rozumieć, że ten Bóg, ten Jezus, o którym on mówi, że to nie jest jakaś fikcja. To jest coś ważnego dla niego. Powoli zaczęłam rozumieć, że to jest jakaś siła, ponieważ jakaś siła pchała go też kiedyś do przestępczego życia. Kurczę, mówię, jaka siła teraz motywuje go do życia zupełnie innego, do życia z Bogiem, do życia pobożnego, do zupełnie innego życia. Ale wiecie, różne tak naprawdę myśli pojawiały się w mojej głowie. Myślałam, że to są jakieś krótkie etapy, krótkie zmiany. I tak przyglądałam się jakiś czas życiu Artura. Mówił też cały czas do mnie, że
powinnam narodzić się na nowo, powinnam Jezusowi oddać swoje życie, bo jeśli nie zrobię tego tutaj na tej ziemi, to pójdę do piekła. I wiecie, zaczął mnie tym drażnić. Bo ja tak naprawdę przy tym wszystkim, przy tym życiu z Nim, byłam pewnego rodzaju ofiarą. Zostałam dotknięta, że tak powiem, tą praktyką kryminalną. To, co On robił, to też po części spadało na mnie, ponieważ razem ze sobą żyliśmy. Ale kiedy głosił do mnie w sposób personalny, że ja mam się odnieść do życia Jezusa, to mnie zaczął tak irytować i tak denerwować, że zaczęłam gdzieś w sercu swoim go bardzo nie lubić. Ja w ogóle mówię, nie przychrzaniaj się do mnie. Ty potrzebowałeś zbawienia, ty potrzebowałeś zmiany, ty potrzebowałeś naprawienia swojej głowy, ponieważ ty byłeś bardzo złym człowiekiem. Krzywdziłeś ludzi, krzywdziłeś mnie, przystawiłeś mi kiedyś broń do głowy, chciałeś mnie zastrzelić, zamordowałeś kiedyś człowieka, uzależniałeś masę młodych ludzi od narkotyków, ty byłeś naprawdę zły, twoje uczynki były okropne, żywcem do piekła, ale mówię, ja jestem dobra, ja jestem sprawiedliwa, ja w ogóle mam same tak naprawdę dobre uczynki. Wiecie, on pełen takiego spokoju wewnętrznego mówił do mnie, posłuchaj, ja ci w ogóle powiem, jakie Bóg ma zdanie na temat twojej moralności, na temat twoich dobrych uczynków. Strasznie mnie tym denerwował. Wiecie, chciałam mu się potem tak naprawdę za wszystkie złe rzeczy, które on mnie uczynił, chciałam mu odpłacić. Zaczęłam, nie wiem, papierosa brałam w ogóle, paliłam papierosa, dmuchałam mu dymem prosto w twarz, w ogóle starałam się upokorzyć w ogóle jego. Ale on się nie poddawał, otwierał Biblię i mówił do mnie, posłuchaj, w Słowie Bożym jest napisane, że wszyscy zbłądzili, czyli zgrzeszyli, każdy na własną drogę. Ja zrobiłem to tak, a ty zrobiłaś to w sposób inny. Ale zbawienie jest z łaski, a nie z uczynków. Do mnie mówi Agata. Nie ma to znaczenia, za kogo się uważasz. Nie ma to znaczenia, jak dobra dla siebie jesteś. Nie ma to żadnego znaczenia, jak sprawiedliwa sama dla siebie jesteś. Ponieważ Bóg określił sprawiedliwość zupełnie inaczej, niż człowiek myśli. Wedle Bożego Słowa, jeśli nie oddasz swojego życia Jezusowi, jeśli nie uznasz Go za swojego Pana i Zbawiciela, po prostu pójdziesz do piekła. I wiecie, to mnie bardzo irytowało. To mnie tak denerwowało i uważam, że tak dzisiaj ludzie też reagują na słowa Ewangelii. Denerwujemy się wtedy, kiedy coś tak naprawdę zaczyna dotykać naszego wnętrza, kiedy ty czujesz, że ty sam musisz podjąć jakąś decyzję. I chcę ci dalej opowiedzieć moją historię. Z uwagi na to, że moje życie było połączone z tym przestępczym życiem, to pięknego jednego dnia, w 2004 roku, 22 kwietnia, przyjechała do mnie do domu policja i zostałam wtedy aresztowana. Zostałam aresztowana za współudział w zorganizowaniu grupy przestępczej. I coś ci chcę powiedzieć. Ja nie prowadziłam żadnej grupy przestępczej, ale popełniłam inne błędy. Założyłam firmę, na którą tak naprawdę były brane ekskluzywne samochody i jakieś kredyty. Ja po prostu padłam ofiarą, ale nie ma to żadnego znaczenia dla prokuratora. Wobec niego to ja jestem winna. List obciążający mnie był bardzo wielki. To na moją firmę zostały zrobione bardzo duże przekręty finansowe i bardzo duże wałki. A że moje życie było tak bardzo bliskie tego gangstera, więc uznali, że i ja mam coś z tym wspólnego, a ja nic nie miałam z tym wspólnego. I wiecie, kiedy mnie aresztowano i kiedy jechałam skuta kajdankami do prokuratury, a w domu został mój 4-letni syn, spróbuj to sobie wyobrazić, co ja wtedy przeżywałam. Już nie bałam się sama o siebie, ale bałam się o mojego syna. I wiesz, kiedy jechałam skuta kajdanami w radiowozie policyjnym, również wewnątrz swojego serca, tak jak kiedyś zawołałam, aby Bóg zmienił albo zabił tego człowieka, zawołałam po raz kolejny, jeśli żyjesz i jesteś żywy, taki o jakim mi opowiada właśnie Artur, to nie pozwól, żebym poszła siedzieć do więzienia. Posłuchajcie, po ludzku było to w ogóle niemożliwe. Normalnie groziła mi kara pozbawienia wolności nie wiem ile lat. Ale kiedy stanęłam twarzą w twarz z prokuratorem,
to on dał mi środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego. Tak naprawdę nie mogłam opuszczać kraju, nie mogłam wyjeżdżać ze swojego miasta i musiałam dwa razy w tygodniu stawiać się na komendę i składać podpis. I wiesz, ja wtedy, będąc w tej prokuraturze, bez udziału żadnego człowieka, zrozumiałam w moim sercu, że już po raz drugi ten Bóg mi odpowiada, może nie do końca w taki sposób, w jaki ja bym chciała, ale jakiś wyższy byt odpowiedział na moje zawołanie. I wiesz, ja wróciłam wtedy do domu, w domu miałam Biblię i zaczęłam czytać Biblię. I zaczęłam z tym Bogiem w prosty sposób rozmawiać. Mówię, Artur głosił mi Ewangelię, mówił mi, że ty jesteś żywy, ale on cię za coś przepraszał. On jakoś zaczął naprawiać swoje życie, a ja naprawdę nie czuję takiej potrzeby. Czuję, że jestem dobra, że w ogóle mam coś wspólnego z tobą. Ciebie zabito, a mnie chciano zabić. Był na mnie wyrok śmierci, chciano porwać mnie i mojego syna. W ogóle mówię, Boże, o co w tym wszystkim chodzi? I wiecie, otwieram tą Biblię i zaczynam czytać, że kiedy kobieta spojrzy pożądliwie na innego mężczyznę, winna jest grzechu cudzołóstwa. I wiecie, ja we własnym sercu, sama, zrozumiałam, że ja również we własnym sercu popełniłam wszystkie możliwe grzechy. Że w moim sercu jestem złodziejem, cudzołożnikiem, mordercą. Nigdy tych rzeczy nie zrobiłam fizycznie, ponieważ byłam za słaba psychicznie. Ale nie ma to żadnego znaczenia. Bóg nie waży grzechów na tak zwanej świętej wadze. On po prostu określił grzech. Grzech to grzech. To zboczenie z prawidłowego kierunku. I ja sama we własnym pokoju klęknęłam na moje własne kolana i powiedziałam, Jezus, ja potrzebuję Ciebie jako Pana i Zbawiciela. Jakkolwiek to religijnie brzmi dzisiaj w Twoich uszach, to chcę Ci powiedzieć, że ja się z Nim spotkałam twarzą w twarz. On przyszedł do mnie w postaci swojego Świętego Ducha, zamieszkał we mnie i chcę Ci powiedzieć, że z chwilą, kiedy wypowiedziałam słowa, że potrzebuję Ciebie jako Pana i Zbawiciela, On mnie wypełnił swoim Świętym Duchem i w jednej sekundzie poczułam, jak coś opuszcza moje ciało. Poczułam, że opuszcza moje ciało jakiś byt, jakieś tchnienie, a jakieś inne tchnienie we mnie wchodzi. I wiesz, co mnie opuściło? Opuścił mnie duch lęku, który mi towarzyszył przez większość mojego życia. To, co wspominałam wcześniej, że byłam sparaliżowana lękiem, że się bałam, to był duch lęku. To był lęk tak naprawdę przed śmiercią. Mocarz, do którego potem podchodziły różne inne lęki. I te właśnie lęki powodowały to, że ja w moim życiu bez Boga podjęłam masę niszczących moje życie decyzji. I Jezus do mnie przyszedł, zamieszkał we mnie przez Ducha Świętego, przebaczył mi każdy grzech. Kochani, to samo jest dla Ciebie. To samo jest dla Ciebie. Bóg dzisiaj przedstawiany jest w taki sposób, że wcale się nie dziwię, że ludzie Go nie chcą. Ale chcę Ci powiedzieć, kiedy patrzysz na mnie i myślisz sobie, kurczę, normalna dziewczyna, XXI wiek, ona mówi o Bogu, bo właśnie Bóg taki jest, normalny, to ludzki Pan. Kiedy dzisiaj Jezus chodziłby po tej ziemi, to by siedział z pijakami, grzesznikami, prostytutkami, złodziejami. Rozumiecie, bo taki był Bóg, ponieważ On przyszedł do tych, którzy się źle mają, a nie do tych, którzy się mają dobrze. On przyszedł do tych, którzy potrzebują uleczenia, którzy potrzebują uzdrowienia. I ja w moim życiu sparowałam swoje życie z prawdą Ewangelii. Musiałam sama osobiście odnieść się do osoby Jezusa Chrystusa. Nikt mnie do tego nie zmusił. Nikt mnie nie zmusił, abym oddała życie Jezusowi. Jezus jest Panem ludzi wolnych. On jest Panem ludzi wolnych.
Wiecie, kiedy żyłam w świecie, to się zawsze bałam policji. Zawsze. Ponieważ żyłam z przestępcą i na moim koncie było mnóstwo dziwnych rzeczy. Zawsze jak widziałam policję, to albo się trzęsłam, albo miałam rozwolnienie. Rozumiecie? Bo Słowo Boże mówi, kto mieczem wojuje, od miecza ginie. Ale dzisiaj mam czyste konto, żyję zupełnie innym życiem i nie boję się policji, ponieważ władza jest mi ku dobremu. Ci policjanci są po to, żeby mnie tutaj chronić. Bóg żyje, On nie umarł. Krzyż jest pusty. Ten wielki Bóg. Religia i cały system religijny pokazuje nam małego Jezusa. Takiego, który tak naprawdę leży w żłobie. I co? Jezus urodził się, leżał w żłobie, ale potem jako dorosły syn poszedł na krzyż. Cierpiał grzech, cierpiał śmierć, cierpiał odrzucenie od Boga. Abyś ty i ja mógł żyć. To duchowa informacja, która zbawia ludzi. To najważniejsza informacja, którą każdy człowiek winien usłyszeć tutaj na tej ziemi i odnieść się do niej personalnie. Jezus umarł za twój grzech. Grzech został przebaczony. Kwestia twojego podejścia do tego, co wydarzyło się na krzyżu Golgoty. Kochani, to nie jest jakaś dziwna historia. Jezus umarł, cierpiał i zmartwychwstał dla twojego i mojego zbawienia. Ja skorzystałam z całego pakietu. Żyję dzisiaj zwycięskim życiem. Ten sam człowiek, dzięki któremu moje życie było w jakimś etapie w gruzach, jest dzisiaj moim mężem. Wiecie dlaczego? Bo tak naprawdę zawsze go kochałam. Kiedy oddałam swoje życie Jezusowi, to zapytałam tego Boga, kurczę, w ogóle mówię, kocham faceta, ale jak mam żyć z tym czymś brzydkim, co mam w sercu? Chcę mu przebaczyć, ale jak ja mam to zrobić? I wiecie, Bóg w ogóle mówi tak, że my jesteśmy w stanie go zrozumieć. I mówił do mnie bardzo proste słowa. Przebacz, a ja uleczę twoje serce. I ja przebaczyłam aktem decyzji. Powiedziałam, Jezus, ty jesteś świadkiem mojej decyzji. Trzymam cię za słowo. Ja przebaczam, a ty ulecz moje serce. I wiecie, minęło tak naprawdę od mojego nowego narodzenia, urodzenia się na nowo, 18 lat. I żyję z tym samym człowiekiem, który kiedyś mnie chciał zastrzelić. Przebaczyłam, odpuściłam. Przebaczyłam tak, jak mi przebaczył Bóg. A Bóg przebaczył mi w taki sposób, że zapomniał moje grzechy. Nigdy mi ich nie wspomniał i nigdy mi ich nie wspomni. Przebaczenie otworzyło mi drogę do wolnego życia. Przebaczenie spowodowało, że zdjęłam pewne sidła z mojego życia i sidła z życia osoby, której potrzebowałam przebaczyć. Przebaczenie spowodowało, że mam dobry ogląd siebie i drugiego człowieka. Nie piję już tego kielicha goryczy. Jezus wypił kielich goryczy. Jezus Chrystus jest biletem do nieba. Może ci się wydawać, że znasz Boga. Wielu ludzi mówi, że zna Boga. I kiedy zadaję proste pytanie, słuchaj, a gdzie pójdziesz, kiedy umrzesz? I ludzie najczęściej mówią, nie wiem. Ale ja ci dzisiaj mówię, że nie musisz iść do piekła i nie musisz nie wiedzieć, dokąd pójdziesz. Chcę ci dzisiaj powiedzieć, że możesz pojednać się osobiście z Jezusem Chrystusem. Możesz powiedzieć, Jezus, chcę ci oddać
swoje życie. Chcę Ci oddać stery mojego życia. Nie znałem Cię, nie szukałem Cię, ale dzisiaj chcę Ci oddać moje serce. Chcę, żebyś stał się właścicielem mojego wiecznego mieszkania. I wiesz, On do Ciebie przyjdzie. On zamieszka przez Ducha Świętego w Twoim duchu. Bóg żyje, kochani. Może zadajesz sobie pytania, skoro Bóg żyje, to czemu tak naprawdę jest tak dużo złych rzeczy na świecie? Czemu był Hitler? Czemu był Stalin? Może, a może bliżej, może jakieś problemy twoje bardziej takie życiowe? Czemu mnie mama urodziła i zostawiła? Czemu mnie gwałcił mój ojciec? Czemu? Wiesz, na ziemi jest tak, kochany, bo jesteś tu ty i ja. Bóg jest Bogiem ludzi, którzy oddali Mu swoje życie, i jest Bogiem nieba, wieczności. Ale On nie jest Panem tej ziemi. Panem tej ziemi jest Lucyfer. Nie! Dla innych szatan. Szatanie. Bóg dał ziemię synom ludzkim, czyli tobie i mi. I to, jak mamy na tej ziemi, to jest kwestia tego, jak my sobie tutaj tak naprawdę urządzamy tą naszą ziemię. A więc Bóg nie ma nic wspólnego z wojnami, z różnymi politycznymi przepychankami. Boga w tych rzeczach, kochani, nie ma. No można powiedzieć, no tak, ale urzędnicy, co z tymi urzędnikami? Urzędy są od Boga, ale urzędnicy, którzy na nich siedzą, czasami są od diabła. I tak samo jest z ludźmi religijnymi. Możesz spotkać człowieka, który ci będzie mówił o Bogu, bo jest jakimś po prostu zwykłym pracownikiem w kościele, ale możesz spotkać ludzi, którzy ci będą głosić Jezusa, ponieważ spotkali się z Nim osobiście. I taką osobą jestem ja. Ojcze, ja uwielbiam Ciebie. Ja wzywam Twojego potężnego imienia na tym miejscu. Ja dziękuję Tobie, że Twoja Ewangelia jest mocą dla każdego, kto w nią wierzy. Ja modlę się teraz, aby słowa, które powiedziałam i słowa, które jeszcze będę mówić, stały się udziałem tych ludzi, którzy przychodzą. Ojcze, modlę się o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Ty powiedziałeś, że chcesz, aby wszyscy poznali prawdę i doszli do zbawienia. Ja też chcę, aby ci ludzie, którzy są teraz tutaj, blisko mnie, doszli do zbawienia. Aby rozpoznali Ciebie jako osobistego Pana i Zbawiciela. Kochani, to najważniejsza rzecz na tym świecie, aby oddać swoje życie Jezusowi. Wiecie, ja w swoim życiu widziałam masę tak zwanych gangsterów, i to prawdziwych. I ja często oglądałam ich fajne życie w ciągu dnia, odważne życie w ciągu dnia. Ale często też widziałam, jak wieczorami, kiedy puszczały ich narkotyki, to siedzieli i płakali. A wiecie dlaczego? Bo się bali. Bo tak naprawdę być może nie wszyscy chcieli wieść takie życie. Człowiek gdzieś w swoim wnętrzu ma włożone bohaterstwo i chce być bohaterem. Tylko często zostajemy bohaterami nie tej historii. Nie tej historii. A ja dzisiaj jestem tutaj przed Tobą, żeby Ci powiedzieć o Jezusie Chrystusie, o tym, że On umarł i zmartwychwstał za Twoje grzechy, i chciałabym, abyś stał się bohaterem prawdziwej historii, niebiańskiej historii. Abyś stał się bohaterem własnej historii. I gwiazdem Jezus był, w krąg znamy Go ulicę, to w ciemnych tam, gdzie podłe życie wry, przyprowadzili do Niego ulicznicę, co gdzieś na rogu sprzedawała ciało swe. Chcieliby On dał prawo na kamienie, ją bić
katować aż do krwi. Lecz on jej grzechy posłał w zapomnienie. Powiedział idź i świętym życiem żyj. Jezus, o Tobie marzę wśród bezsennych nocy. Jezus, ja bez Ciebie nie potrafię żyć. W moim duchu wciąż patrzę w Twoje oczy. Największą chwałą moją jest przy Tobie być. Gdy okazało się, że ludzkość go zdradziła, diabeł roześmiał się okrutnym ha-ha-ha, a rzymska dłoń do krzyża go przybiła. Leje się krew, a serce z bólu łka. Lecz po trzech dniach obiegła wieś Judeę, że Jezus ten opuścił w ciele grób. Wspominam to i serce me się śmieje. Dziś żyję z Nim u świętych Jego stóp. Jezus, Jezus, o Tobie marzę wśród bezsennych nocy. Jezus, ja bez Ciebie nie potrafię żyć. W moim duchu wciąż patrzę w Twoje oczy. Największą chwałą moją jest przy Tobie być. Jezus, Jezus, Twa siła diabła do ziemi przygina. Jezus, na zawsze zniknął smutek mój i żal. Przebaczona jest mi każda wina. Zwycięsko płynę mimo wzburzonych fal. Jezus, Jezus, o Tobie marzę wśród bezsennych nocy. Jezus, ja bez Ciebie nie potrafię żyć. W moim duchu wciąż patrzę w Twoje oczy. Największą chwałą moją jest przy Tobie być. Jezus, Twa siła diabła do ziemi przygina. Jezus, na zawsze zniknął smutek mój żal, bo przebaczona jest mi każda wina. Zwycięsko płynę mimo wzburzonych fal. Jezus, o Tobie marzę wśród bezsennych nocy. Jezus, ja bez Ciebie nie potrafię żyć. W moim duchu wciąż patrzę w Twoje oczy. Największą chwałą moją jest przy Tobie być. Jezus, Twa siła diabła do ziemi przygina. Jezus, na zawsze zniknął smutek mój żal. Bo przebaczona jest mi każda wina. Zwycięsko płynę mimo wzburzonych fal. Kochani, Jezus Chrystus żyje. On nie umarł. Jeszcze dziś możesz stać się obywatelem nieba poprzez to, że sam z własnej nieprzymuszonej woli powiesz: Boże, oddaję Ci moje życie. Chcę, abyś stał się moim Panem i Zbawicielem. Czy zastanawiałeś się kiedyś tak naprawdę, po co chodzisz po tej ziemi? Ja kiedyś jako młoda dziewczyna zadawałam sobie właśnie to pytanie. Po co ja tu w ogóle jestem? Moje życie w domu rodzinnym to nie było jakieś takie, wiecie, dobre życie. Raczej pochodzę z domu, gdzie mogę powiedzieć, że mieliśmy taką filozofię braku, wiecie, może znacie to. Zawsze kołdra była za krótka. Nie wszystkie rzeczy można było przykryć. Czasami było trochę lepiej, ponieważ miałam operatywną mamę i moja mama umiała sobie radzić w różnych sytuacjach, czyli tak naprawdę z uwagi na różne kryzysowe sytuacje umiała zawsze zarobić jakąś kasę. Ale zazwyczaj było tak, że nam brakowało.
I ja w ogóle zadawałam sobie takie pytanie jako nastolatka, jako osoba, która chodziła jeszcze do szkoły podstawowej. Po co ja tu w ogóle jestem? W ogóle o co chodzi w moim życiu? Mam w ogóle teraz, nie wiem, to będę żyła w tym domu, potem znajdę sobie jakiegoś męża, urodzę dzieci, potem umrę i co? Zeżrą mnie robaki i taki w ogóle, taki cel w ogóle mojego życia. Wiecie, tak podle to w ogóle gdzieś w moim sercu wyglądało, w mojej głowie to wyglądało również źle. I wiesz co? Jest w ogóle życie wieczne, jest wieczność. To, co tak naprawdę nazywa się dzisiaj, to, co oglądamy naszymi oczami, te budynki, tą ziemię, to, że jesteśmy tu i teraz, to się kiedyś zakończy. Ale jest życie wieczne. I tą wieczność albo spędzisz z Bogiem, albo spędzisz ją z diabłem. Jakkolwiek to rozumiemy, jakkolwiek to powiemy, no to po prostu jest albo życie z Bogiem, albo życie z diabłem. I wiecie, ja opowiedziałam się po stronie Jezusa Chrystusa. Zdecydowałam, że chcę Jego do mojego życia. Jako prawdę, drogę i życie. Zdecydowałam się na prawdę. Weszłam na tą drogę i uwalniam prawdziwe życie w moim życiu. Nie boję się śmierci. Nie boję się chorób. Cokolwiek w moim życiu się pojawia, wiecie, ja to tak naprawdę zwyciężam mocą, która została mi dana. Bóg żyje, Jezus żyje. Nigdy absolutnie na siły nie wejdzie do twojego życia, dlatego ja dziś nie namawiam ciebie. Ja po prostu głoszę ci o Jezusie i chciałabym, jako człowiek, żebyś zbadał sprawy Chrystusa. Zbadaj sprawy Chrystusa. Tak jak badasz dzisiaj na przykład wiarygodność informacji, czy tak naprawdę to wszystko się dzieje na tej Ukrainie, czy mamy kolejną propagandę, tak jak wcześniej z COVID-em, to zbadaj też sprawę Jezusa i odnieś się do Niego. Albo że chcesz, albo że nie chcesz. Bóg tak pokochał świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Nie umiem ci słowami opisać, co się dzieje w sercu człowieka, kiedy tak naprawdę człowiek rodzi się na nowo. To jest właśnie urodzenie się na nowo. Jak na przykład jesteś mamą, to przeżyłaś te wspaniałe emocje, kiedy wyszedł z ciebie nowy człowiek. Zupełnie nowy człowiek. I teraz od ciebie i od twojego męża zależy, w jakim kierunku go poprowadzisz. Tak naprawdę, czym przepełnicie to wasze dziecko. I tak samo jest z nowym narodzeniem. To wspaniała rzecz. Rodzisz się na nowo. Bóg rozpościera przed tobą zupełnie nową perspektywę. Masz nowe życie. Stare przeminęło. Przeminęły grzechy. Przeminęła przeszłość. Przeminęły złe wydarzenia. Tego nie ma. Jest nowa karta, czysta karta. Pełne konto niebiańskich rzeczy. Niebiańskiej waluty, niebiańskich darów, niebiańskich możliwości. Wiecie, wszystko tak naprawdę idzie ku zagładzie. Żyjemy w czasach ostatecznych. To są czasy ostateczne. Czemu? Ponieważ w Biblii jest napisane, że kiedy będziemy słyszeli w czasach ostatecznych o wieściach wojennych, mamy się nie dziwić. Więc widzicie. Coraz bliżej jesteśmy czasów ostatecznych i coraz bliżej jesteśmy przyjścia ponownego Jezusa Chrystusa. Jezus, kiedy zmartwychwstał, poszedł do nieba i zasiadł po prawicy swojego Ojca. I powtórne Jego przyjście to będzie przyjście po swój Kościół. On przyjdzie po tych, których zna. I którzy znają Jego. On przyjdzie po tych, których zna po imieniu. On przyjdzie po tych, którzy są obmyci Jego świętą krwią. On przyjdzie po swoją oblubienicę. On przyjdzie po swój Kościół. Dzisiaj jest wszystko popoprane, już nie wiadomo, kto to chłop, kto to baba. Ostatnio byłam w Zarze i zobaczyłam takiego faceta, który wyglądał jak baba. I w ogóle mówię, kurczę, gdyby tutaj dzisiaj wybuchła wojna, taka dygresja, to ja chyba musiałabym go wziąć na barana. Musiałabym go wziąć na barana i biec razem z nim, ponieważ on na pewno nie ochronił mnie. Słuchajcie, normalnie żywcem zgnili Sodoma i Gomora.
Jezus Chrystus żyje. Może stać się dzisiaj Twoim Panem, a Ty możesz stać się obywatelem nieba. Nie bądź obojętny na tą informację. Już tak naprawdę od dzisiejszego dnia nie będziesz miał żadnego usprawiedliwienia. Słyszałeś słowa Ewangelii. Słyszałeś o żywym Bogu. Słyszałeś o żywym Jezusie. Grzechy zostały przebaczone. Kara za grzech została wykonana na Jezusie Chrystusie. Bóg nie posłał pustych słów. Tak Bóg pokochał świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale życie miał wieczne. Bóg dał to, co trzeba było, aby odkupić ziemię, dał własnego Syna. Jezus został zamordowany, abyś Ty i ja mógł żyć. I Ewangelia nie jest dla ludzi starych, którzy, że tak powiem, stoją u grobu. Ewangelia jest dla wszystkich. Nawet 6-letnie dziecko może się narodzić na nowo, kiedy jest w stanie przeprosić swoją mamę lub tatę za jakiegoś psikusa, to tak samo jest w stanie przeprosić Boga. Ewangelia jest prosta i bardzo radykalna. Karą za grzech jest śmierć. Ale Jezus Chrystus jest Twoim i moim usprawiedliwieniem. Pojednaj się dzisiaj z Bogiem. Oddaj Mu swoje życie. Kochani, będziemy kończyć. Na koniec jeszcze raz się przedstawię. Nazywam się Agata Cerońska i wraz z moim mężem w Warszawie na ulicy Dzierżoniowskiej w każdą niedzielę o godzinie 10 spotykamy się, uwielbiamy Jezusa, uzdrawiamy chorych, wypędzamy demony. Jeśli jesteś ciekawy, a modlę się, żebyś był ciekawy, to przyjdź do nas, odwiedź nas. Możesz również mnie spotkać na YouTubie. Z uwagi na to, co wydarzyło się w moim życiu i w życiu mojego męża, byliśmy w różnych też programach telewizyjnych, ponieważ to było dziwne wydarzenie, jak to gangster stał się pastorem i jak to jest, że osoba, która była bita, przebaczyła i dalej żyje z tym samym człowiekiem. I w jednym przypadku i w drugim przypadku odpowiedzią i lekarstwem był i jest Jezus Chrystus. Więc na dzisiaj dziękujemy Wam, że byliście z nami, że chcieliście nas posłuchać. Cześć.